Lęk i stany depresyjne u dzieci. Jeśli takie się pojawiają, albo masz takie podejrzenia, że takie mogą być, to wróć do okresu projekt CEL. Szczególnie do tego okresu, kiedy dziecko było u Ciebie w brzuchu i czekałaś na nie. Co wtedy było dla Ciebie trudne? Z jakimi sytuacjami wtedy musiałaś się zmierzyć jako przyszła mama? Może miałaś lęk i obawy, czy sobie poradzisz? Może ktoś zmarł, albo doznałaś jakiejś ogromnej straty, albo straty po prostu, która dziś wydaje się błahostką, ale wtedy urosła do rangi wielkiego problemu, takiego nie do pokonania i nie do przejścia. Bo jeśli tak, to dla Twojego dziecka to, od czego Ty doświadczałaś na poziomie emocji, wtedy, kiedy było u Ciebie w brzuchu, kiedy się rozwijało, kiedy kodowało wszystkie wydarzenia zewnętrzne z Twojego świata, dziś może stanowić to tło życia. Czyli lęk i strach i obawy przed wychodzeniem na zewnątrz, do ludzi, mogą być problemem. Takim zupełnie irracjonalnym, że niby nic się nie dzieje. A są właśnie z tamtego okresu. Twoimi emocjami, które były duże. Mogły trwać krótko, ale były na tyle duże, że zapisały się i działają dzisiaj u Twojego dziecka jak coś, co może wyglądać jako stany lękowe albo stany depresyjne. Ogarnij się i zacznij żyć po swojemu, ze świadomością tego, że to, co się działo w okresie ciąży, bardzo często stanowi tło naszego życia. I świadomość tego, co to było, w jaki sposób rzeczy się toczyły wtedy, wydarzenia się toczyły wtedy u rodziców, między rodzicami, u mamy, dziś może być kluczowa do tego, żeby wesprzeć dziecko w dalszym, swobodnym życiu na własnych zasadach. Ogarnij się i zacznij żyć po swojemu. Zapraszam na grupę na Facebooku. Do zobaczenia.